lewej, czyli prawej stronie kościoła. Najpierw parę diecezjalna, później parę regionowe, potem parę animatorskie. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma świec, to tutaj jeszcze można świecę wziąć. Dla wszystkich wystarczy. I mam tylko jedną prośbę, żeby już po fakcie przekazania świecy, po fakcie przekazania posługi, żebyśmy nie okazywali sobie zbyt wylewnie swoich uczuć i żebyśmy tylko sobie ewentualnie podali dłoń. To chyba tyle. Wszechmogący wieczny Boże, który znasz serce każdego człowieka, umocnij miłość małżeńską i rodzinną stojących przed Tobą małżeństw, podejmujących posługę par diecezjalnych, par rejonowych i par animatorskich. Wylej na nich dar Ducha Świętego i błogosław im na czas podejmowanej posługi w domowym kościele. A przez nich wspieraj i umacniaj powierzone im rodziny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Księże biskupie, wdzięczni Bogu za otrzymane łaski w czasie naszej posługi. W kręgach rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przekazujemy posługę pary diecezjalnej na ręce naszych następców. Joannie i Bogowi Graczyko. I w imieniu całej wspólnoty prosimy o błogosławieństwo dla nich. Na chwałę Boga Wszechmogącego, niepokalanej Matki Kościoła, dla dobra domowego Kościoła i powierzonej nam. Na ręce naszych następców, Marzeny i Jana Namiotowych i w imieniu
wspólnoty prosimy o błogosławieństwo dla nich. Na chwałę Boga Wszechmogącego, niepokalanej Matki Kościoła, na dobro nowego Kościoła i powierzonych nam rodzin.